Coraz głośniej mówi się o planach zamknięcia Biblioteki Pedagogicznej w Świeciu. Do takiego stanu rzeczy nie chce jednak dopuścić starosta powiatu świeckiego Franciszek Koszowski, który podjął już próbę rozmów na temat przejęcia biblioteki przez starostwo. No najprościej jest polikwidować, pozamykać. My patrzymy bardzo racjonalnie, ponieważ jest dużo nowych księgozbiorów. Specyfika tej biblioteki polega na tym, że ona służy i studentom, i nauczycielom, bo z samej nazwy pedagogiczna. Są to księgozbiory w miarę nowe, także mieszkańcy by na pewno dużo na tym stracili. A po drugie, no takim nie mniej ważnym elementem jest też zatrudnienie tam 5 osób. Są to mieszkańcy Świecia. Na jakim etapie obecnie są rozmowy, jeśli chodzi o przejęcie tej biblioteki? Prowadzimy wstępne rozmowy z panem wicemarszałkiem Ostrowskim i z panią dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki w Bydgoszczy. Negocjujemy warunki przejęcia ewentualnie tej biblioteki, bo ona nie jest w naszym obiekcie, to jest PGM-u. Natomiast swojego lokum póki co nie mamy i może w przyszłości by się zdarzyło, że przeniesiemy, ale dzisiaj byśmy chcieli, żeby jeszcze marszałek przynajmniej ten rok i rok czy dwa następne pomógł w partycypacji i kosztów, żeby to przejąć i zobaczymy. Powiedział pan starosta, że w razie przejęcia tej biblioteki w późniejszych czasie byłyby plany zmienienia lokalizacji biblioteki pedagogicznej. Gdyby się nadarzyła okazja przejęcia jakiegoś obiektu, czy po zakończeniu budowy strażnicy, czy innych, być może wojewoda by nam to przekazał jako skarb państwa na cel publiczny i być może byśmy umieścili ją w swoim obiekcie. Jak radni zareagowali na taką propozycję przejęcia biblioteki? Zawsze jest ten dylemat, bo to są dodatkowe koszty, które tworzymy, bo musimy w przypadku przejęcia jej, bo jeszcze decyzja nie zapadła przecież, musimy utworzyć kolejną jednostkę organizacyjną starostwa czy powiatu. Natomiast trzeba trochę myśleć też logicznie i przyszłościowo. No. Teraz licząc koszty dojazdu czy studentów, czy nauczycieli do Bydgoszczy, do Wojewódzkiej Biblioteki, są to koszty biletu, czasu, a tutaj mamy to na miejscu. Czyli jednym zdaniem Biblioteka Pedagogiczna w Świeciu jest jak najbardziej potrzebna? Uważam, że tak, bo nawet teoretycznie, gdyby ją rozdrapał i podzielił na nie wiem, na ileś bibliotek, to myślę, że wtedy ona traci swój sens, bo ona, sens tej biblioteki jest wtedy, jeżeli ona jest w całości, ten księgozbiór jest w całości. A jeżeli byśmy to podzielili na ileś bibliotek, raz, że trudno by było znaleźć lokum, żeby to przejąć, bo to jest 400 metrów kwadratowych, czyli jest to dosyć sporo. I zobaczymy. No, ja zawsze uważam, że trzeba myśleć rozsądnie. Bo jak się raz coś zlikwiduje, drugi raz się tego nie odnowi. A o działalności Biblioteki Pedagogicznej w rozmowie z nami opowiada jej kierownik Alina Kot-Czerwińska. Baza naszych czytelników, komputerowa baza, wykazuje 2800 czytelników. Działamy od 64 lat, w tym roku przypada 64-lecie. Czytelnicy korzystają u nas bardzo aktywnie, zarówno z czytelnic wypożyczalni. Działamy w nowoczesnym katalogu bibliotecznym, który skupia kilka bibliotek. Jest to katalog OPA w programie ProLib. Zarówno jak pracownicy, jak i czytelnicy są bardzo zadowoleni z przejrzystości tego katalogu i możliwości, jakie daje. Tak? Logowanie przez internet online, rejestracja również i wiele innych możliwości. Można powiedzieć, że głównymi waszymi tutaj czytelnikami albo osobami, które przychodzą tutaj do biblioteki, są w głównej mierze studenci. Tak, są to studenci, jak również inne osoby, które traktujemy jako innych czytelników z racji tego, że już pracują, a się dokształcają, nie są tylko studentami. Ale tak, są to właśnie mniej więcej w tej samej proporcji jedni i drudzy. Oczywiście również nauczyciele. Z jakich najczęściej tutaj księgozbiorów korzystają? Korzystają przede wszystkim pedagogicznym, bo tego mamy najwięcej, księgozbioru, natomiast są to inne dziedziny, jak prawo, administracja, medycyna. Nie jest tajemnicą też, że tutaj no jakby warunki wasze lokalowe nie należą do najbardziej komfortowych. Wy pewnie jako pracownicy biblioteki chcielibyście, by ten stan rzeczy się zmienił.
Tak, nie ukrywam, że zarówno my, jak i nasi użytkownicy widzimy ciasnotę już tych pomieszczeń i chcielibyśmy te warunki poprawić. Z racji tego, że jakiekolwiek organizujemy spotkania, no to przestrzeń jest ograniczona. Liczba miejsc na tych spotkaniach też musi być ograniczona. Mam nadzieję, że w przyszłości to się zmieni.